Ja jeszcze oglądam z jakiegoś tam Minecrafta, a ty tam wysyłasz. Mówię, ty miałaś iść spać. No miałam. Nie, ja nie miałam. Ja miałam się położyć do łóżka. Aha! No co? Nie mogłam zasnąć, ja sobie włączyłam. No. No. Wy też mieliście iść spać? Ja spałem, prawie. No, widzisz? No, widzisz? Widzisz? No. A przynajmniej byłem grzeczniejszy. A ja byłam niegrzeczna? No. W dalszym moim śnie tak. Także, moi drodzy, to były sny Tomka, zwierzenia Agnieszki i witamy was w kolejnym randomie z Dead by Daylight. Jest za mną cała ekipa pełna, Tomuś, Maciek i Guga. Dobry. Także widzicie, Aga się woła na Teamspeaka, chodź posiedzimy, Aga woli iść do łóżka. Słucham? I nadrabiać zaległości. Tak? Słuchajcie, teraz tak jeszcze zanim zaczniemy, to umówiliśmy się, że będziemy z każdymi randomami, czyli tak nagrywamy je w tygodniu, będziemy grać jedną postacią na całe posiedzenie nasze, więc dzisiaj padło na Dwighta i będziemy z każdym kolejnym randomem grać zupełnie inną postacią, czyli iść na pewno głębiej kolejność. Będziemy po prostu. Tak, dokładnie. Więc myślę, że zaczniemy. Dodatkowo też trochę zmieniłem światło, jak widzicie, bo z tej strony, tej drugiej oświetla mnie czerwień, więc taki trochę creepy. A z tej białe, zwykłe, więc mam nadzieję, że będzie dobrze, więc dajcie znać. Ty znowu z kamerą kombinujesz jakieś rzeczy. No, wiesz co, bo zauważyłem, że strasznie mi się zaczęło podobać takie mieszanie kolorów, że z jednej strony ci daje jeden, z drugiej drugi i na tym monitorze drugim sobie odpaliłem w pamięci czerwoną taką tom i mi daje czerwone światło, a tu mam normalne białe i to daje takiego make it fancy. Oho, przepraszam. Aga, już tam jakieś rzeczorki. No. Jak kto tu się bawi? Także ciśniemy dalej Dead by Daylight. I słuchajcie, zapraszamy was też oczywiście na G2A z naszymi kodzikami, linkami macie taniej, tam wszystko macie in opis. In opis. Ja siedzę w office. In the description below. Oho, in the description Oho. Down below. Leave a comment. Subscribe. Tak. Leave a message. Jak Rozana z tym paluszkiem. And hit the notification bell. O Boże. Okej. O, czerwony las. O, Boże, ale mam czepek. Świątynia oczyszczenia. Stwierdzam, że mam dziwny ten czepek. Boże. Bardzo dziwny. Adze będzie Aga. Mokro. Chyba Aga. Tobie! No. Chodźcie, masz ma kola. To co? Ja jestem tutaj. Masz za kola. Nie wiem, jakie za kola, ty? Halo. To jest Maciek Tomek. To nie jestem ja. Co ty kuźwa do mnie gadać, ty? Kot. Ty jesteś? Kot. Ja jestem very far away. Kot. Ja mam przeczucie, nie kota! Jest i dzwon! Jest i on, jest i dzwon. No i oczywiście Tomek, nie? Ja nie wiem, jak on to robi. Byś się zesrał w nocy. Ja chcę tylko powiedzieć, Lątwa. Że... Ja chcę tylko powiedzieć, że on jest trochę dokokszony, bo on się bardzo szybko... I poszedł, poszedł na górę, Tomek. On jest niewidzialny! No, to dzwonek, no halo! No co ty? Boże, no i hu, golina. Ja robię gena w piwnik, gdyby co. No to okay. Paro, Tomek zaraz tam będzie wisiał. Perko. Jest ruina. Co to? Jest ruina. To motam się. Szamotaj. Dobra, ty znalazł ruinkę, czy nie? Doszedłem. Nie, jeszcze ale nie, ja niszczę totem. Wiszę. Ja niszczę każdy totem, bo mam dziwne wrażenie, że on może mieć... Aguś, chodź po mnie. Drogocenne rzeczy. Okay, a ja poszedł, czy nie rzeczy. Poszedł? Chodź. Nie to jest wiem. Dzwonek. Mogę ci powiedzieć, czy poszedłem na wrócił się, nie, wrócił się do tego gena, którego robiliśmy, więc... Para, ściągam. I chodź tu, za mną. No idę, no to idź pierwsze, to pójdę. Ja szukam tu. Ruiny, nie? Kot mi się świeci, a to się tak zrywamy. Tu. Widzisz? Maciek, wiesz co, bo on lata tam na górze. Nie, przylasz do mnie! Ding dong! Ja nie wierzę. Słychać kleko, dio. Pamiętajcie no. taki mały protip, jak się... Jak, że ej, gra... co on tak biega za... Halo! Bo może ma speeda, bo jak wyjdzie z niewidzialności, to ma speeda. Szukaj tego, taki, tak... szukaj. Szukam. Tomku. Szukam, waruję, Aguś, waruję. Ja myślę, że chciał tylko tak poinformować delikatnie, że Tomuś jest lekko napocentowany, więc... Co? No chyba nie. Tu myślę, że mogą być, no... On jest bardziej napromieniowany. Dawaj i kucaj, Tomku. Dawaj i kucaj. Boże, czekaj. Normalnie ty tylko to robisz. Ja leżę. Jezu! Gdzie jest ta ruina? Na pewno! Czy Tomek cię napastuje? No i masz, i teraz się kurde nie followował, ty. Kurde ty. Pajówko ty. Kucaj. Kucam.
Ale to czemu jakieś ja robię gena? Ja cały czas uciekam, nie? Cały czas. A ja staram się znaleźć ruiny, ale znalazłem A kto kuca? Temy. Aga, ty. To ty? Za bardzo tempo zmieniasz, no. To jest ten tu? A to ten już się nie faluje? To ty męża nie poznajesz? Poczekaj, ale on Maćka goni, Aga. Aha, o Jezu, bo jesteście podobni. On się zrobił niewidzialny i teraz zrobi się widzialny i cię dojedzie. Ja myślę, że to kuźwa Tomka goni. No weź. Ja nie widzę ruiny. Patrz, dorobimy to. Oj, dorobimy. Wiecie co, ja mam dziwne... Bo to takie jest tempo dziwne. Ja mam dziwne... No właśnie, nie umiesz jednego tempa trzymać, ja nie wiem czemu. No dobra, i raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa, ja może i ci muzykę podłożę i raz, w trakcie, i dwa, i raz, i dwa, kto i raz, i dwa. Kto siedzi w szafie? No super. No się schowałem, bo... się schowałem, bo widziałem, że ten... Ale jak się jest w szafie, to chyba nie działa ten barba w razie W, nie? Ej, ale ja szybciej robię, Tomku. Bo szybciej kłócasz. Ty tak nie umiesz? Tak się daleko powiesił. Lecz mi bije o tempo, o tempo. Co ty za mną biegniesz, ty? Ty masz szukać ruiny. A po co? Po legę, no chodź. Ja myślę, że ruina jest, słuchajcie, gdzieś w świątyni. Myślisz? Bo ja przeszedłem tak dosyć tutaj porządnie. Aga, i... Aga, przeczucie. Idę. Maćku, to może piwni być, Aga jest za... Uciekaj! Chciałam cię obronić. Poszedł za tobą tunelarz. Oczywiście, że tak. Ale uderzył cię i cię nie trafiło chyba. Nie, ciebie trafiło. No. Ale ja nie jestem ten. Uśwa, no chciałam cię uratować, Jezu. Ale on kampił. Już drugi raz wisisz? Tak. On kampi, on jest kampiozą, pijdujoną. Ja cię jeszcze nie spotkałem, a ty już giniesz? Widzisz się ruinki jeszcze? Widzisz mnie. Tomuś. Kurde. Ma, ja się stęskniłem. Jest to zwykła morda, ja ją zniszczę. No zwykły widzi też mnie. Trzeba. Widzi mnie. Wypieprzaj. Czekaj. O Boże. No a... Nie! O! No kurde! Co się stało? Nie wierzę. Ale on daily chyba robi w ogóle. Może Maćkę zostawi. On chyba kurde, robi... ja bym Maćkę ściągła, ale ja się to boję, ściągaj go, ściągaj go, bo mnie goni. Dobra, idę. I chodź, idziemy macać, Maciek. Idziemy, Aga, nie chodź, wiem. No. Tu. Ja potem, że nie słyszałem. Tu wroga. No. No, lecę. No nie wierzę. Ale teraz w piwni nie ma tego laleczki. Mam pewne wrażenie, że on robi daily, bo... On cały czas wchodzi i wychodzi z trybu niewidzialnego. Nie wiem. Może jest taki jakiś psychiczny trochę. Nie widzę tu temów. Wiszę. Poszedł do kogoś, kto jest w piwni. Lesen. To ja? Nie. To robię gena. Może nie ma pielęgniarki, ej. Oby. Módlmy się. Idzie do was, no. Idzie do was, Agat, Maciek. Módlmy się. O nie. Kończymy. Nie. O, Ola, chowaj się. Chowaj się, Maćku. Bo on jest, on tu. Jest ta ruina, nie? Tomka, chodź. Jezu. Tomek. Nie ruszaj się aż normalnie Magnes już, stanął. Czekaj. Co ci stanęło? Magnes. Wziąłem. Poczekajcie. Magnes. Tomek, on jest na górze, on chyba idzie do ciebie. Kuźwa. Tomek, on do ciebie idzie. Idę. Uciekam. Idę po Wojtka. Ja też właśnie po niego biegnę. Ja biegnę Tomek... z nim w drugą stronę. Dobra, biegnijcie na wprost. Nie macie w tą stronę, nie w tą. Jezu, Tomek. Parodia. Idzie tu. Nie widzę go. Gdzie idzie tu? Jest, do was gdzie? Idzie. Uciekaj. Pobieg za mną. No, Maciek wolał Gena niż mnie macnąć, więc czekaj, macnę się sam. Nie, chciałem go tylko zacząć. Już się skończyłeś. Żeby on zwariował trochę, wiesz co? A nie skończyłem. Kurczę, już skończyłeś. Kurczę. Dobra, ja się podleczę. Będę mnie chyba. Ale gdzie jest ta leczka? Leczka ty. Znaczy, wiecie co, ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona jest, dlatego że ja obkrążyłem całą mapę dookoła, jedyne miejsce, w którym nie byłem, to była świątynia. Ja byłem na dole i tam ja się z nim tu krzątam po świątyni, jest bardzo nieprzyjemnie. I jest bardzo bimbuję. Nieprzyjemnie. Nie, wyciągnijcie mnie stąd. Jest bardzo okay, nieprzyjemnie. Pójdę dojść. Aguś, you are confused? Yes, I'm going somewhere else. Somewhere else. Okej. Okay. Tu. Uwaga, niszczę trzeci totem i nie ma ruiny. Ja zniszczyłem jeden. Ja będę wisiała. No to został ostatni totem z ruiną. Ale gdzie? Nie mam pojęcia. Szukam. Ty chyba żartujesz, Masz? Chyba żartujesz, mam. Gdzie był?
Między takimi płotkami. No, tym drewno koło świątyni. Idzie do kucacza. No chyba nie. Nie, jednak się zawrócił do świątyni. A Guś? Jest w świątyni. A, mogę biegnąć? Nie wiem, a który to? Ja. Nie, no ruinie. A to jesteś ty. No kucacz. No kucacz. No to czemu Maciek mówił kucacz? Nie znasz Maćka. Chodź, idziemy się tutaj. Ja też kucałem. A ja też kucam, bo robię gena, no i co? Wypnij się. O nie. Macia. Aga, przeczucie. Idzie do mnie. No tak. To. Aga, ci było? O, wysadziłem gena, świetnie. Ja Agę ten, drągłem. Idzie do mnie. Idzie, bo ja się tu skipiałem. A Heksior jest już ten? Tak, tak jest nowy. Zdjęty. To idziemy macać. Chodź. Pomacajmy. Żebyś tak często mówiła w życiu normalnym. Zrobiliście tego gena w piwni? Nie. 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 To ja idę go. Ja się z nim tylko ganiałam tam w piwni. Nie było przyjemnie. Idę go domacać. Goni mnie. Więc chyba będę umierał. Amen, no amen. No, jeżeli cię trafi. No trafił. No i robi znowu bim, bim. Ale on ma bardzo, ale to jest, powiem wam, że on ma, musi mieć chyba ten fioletowy, czy tam różowy dodatek, dlatego że to jest jeden z tych, który bardzo właśnie, bardzo skraca czas. No goni mnie. Jako ciemny, ale goni. Tak. Well done. Ty teraz. Ja robię tego obiec... w piwni, więc nie musicie. Dobra, to my biegamy naokoło. Ja biegam za tobą. Nie, tu jest jakiś gienek. O, widzę gienka. To tobą jest. Gienek jedzie. Aga! Tu... Goni mnie cały czas, coś mnie goni? No, ja widziałem przed chwilą, jak żeś przeskakiwał. Nie masz daily? O, tu jest hak, także ja ginę. Pa. Aha. A ty giniesz? To koło was. Ty wariacie, ty jesteś koło nas. Pa! Pa. Nie, to you later. Może... Pa, do szafy. No co? Polazła. Dziadku wchodzi do szafy. O, idzie tu, Tomku, chowaj się. Chowałem się. Nie gadaj, że zajdzie do szafy. Nie możesz. Pójdź, poszedł. Poszedł do świątyni. Wracamy? Teoretycznie nie widzę go. Możemy no macać teraz. Kot się nie... Ale czekajcie, jak się jest w piwni, to kot się świeci? Tak. Teoretycznie. Tak, bo mi też przeczucie działało. W piwnicy. O nie, gdzieś tu krąży. Ale powiem wam tylko tyle, jeżeli będziemy o, ranga plus jeden! O, well done! Jeżeli słuchajcie, będziemy mieli jednego gena nam zostanie no i znajdziemy klapę, to ja mogę ją otworzyć. Tomuś? O! Tak? Słuchajcie, on nie ma żadnych perków. A nie, nie widzę perków, dobra. Chciałem powiedzieć Tomuś, że już mam 105 poziom DBD. Ej! Ile? Normalny jesteś? Bo to szybko leci, jak się wbije. I teraz... Dacie radę znaleźć klapę? Pewnie nie. Przeczucie! Tomku, szukaj tego klepięcji. Gdzie tam jak do psa? No szukaj, nie, szukaj, klepie. Biegnij, a co mam powiedzieć? Aportuj. A co mam powiedzieć? Co mam zrobić? Dzień po dniu. Halo. Nie wiem, powiedz. Kochani, biegnij za mną. O. Nie, słuchajcie, bo klapa już powinna być, prawda? Teoretycznie. Ona przy jednym to... powinna być. Aga! Nie! No właśnie to. How dare you? To ty się z nim biegaj, ty ja sobie tego gena odzyczyłaś. Panie. Stawimy chyba. Nie. Nie? Panie, sympatycznie, well done. Maciek, czy ty oglądasz moją perspektywę? Tak, właśnie widzę, jak uciekasz. To też się rozglądaj. Nie, to ja uciekam. Ale a Wojtek... Czy ja biegnę sobie? A nie, ja nie ten, ja nie uciekam, bo on już mnie nie ma. A nie, jednak on mnie ma troszeczkę. Widzę, że bim bombuje tam. Bim bombuje. Bim, bam, bom. Mam klapę! Gdzie? Ktoś tu do mnie biegnie. Aga. O, na wzgórku! Tomek, na wzgórku! Tam się zginąłem, ja tu zginąłem! No super, no ja też zginąłem. Stój, Aga. Stój. Wzgórek, tu jest wzgórek. Gdzie masz wzgórek? Na wzgórku szukaj wzgórka, no, naokoło mapy. Na wzgórku szukaj wzgórka, no. Chodź, bo trzeba klapę otworzyć, Tomek, szybko. Ej, ale będzie jazda, jak uciekniemy. No, będzie. Tylko, że ja nie mogę jej teraz otworzyć, bo musi. No nie, teraz nie możesz, no. Chodź, schów mi biegnę, się. Biegnę, jestem koło świątyni.
No czekaj, ja cię będę... O, widzę cię. Widzę was. Idzie widzę Tomek, was. Otwieram. Na wzgórek, chodź. Zróbcie open. Już możemy? Szybko, no. Szybko, wchodź, wchodź. Tomek, Tomek. No ja szybko wchodzę, uważaj. Dobra, wchodzę. Jest! Jeee! Ładny meczek, gratuluję! Dziękujemy. No Maćku, trzeba było kogoś poświęcić, żeby się ogółu wyszło, tak? Ogółu! Ogółu! Maćku, ale... będziemy za ciebie biegnić. O nie, Rusek. O Boże. Czemu nie powiedziałeś, że Rusek z nami gra? A nie wiedziałem. A nie, to jest z kolei z United States raz jakieś. Ale Rusek. Mam wrażenie, że to jest po prostu... Ranga plus jeden. Rusia. No, ja mam, też mam rangę plus jeden. No ja też. Straciłem klucz, ale szczerze powiedziawszy, to był chyba mój pierwszy mecz, na którym użyłem... Klucza. Klucz. I uciekliśmy więcej niż w trzy osoby. Znaczy w trzy osoby. Więcej niż w trzy osoby? Nie, ale widzisz, Maćku... Ale widzisz, Maćku... Lama. Ja już po prostu myślałem mentalnie o tobie, no, że ty też uciekłeś. Mm-hmm. Do czego doszło? Że umarłem. No, się zdupiło, no niestety. No dobra, kochani, ale my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że Lando wam się podobał, także teraz raz w tygodniu u mnie pewnie DBD będzie i tutaj u reszty też. I dodatkowo w każdym odcinku będzie zupełnie inna postać, więc następna będzie Meg, tak? Meg chyba jest następna. Meg. Się nie mylę. Tak. No, także słuchajcie, wpadajcie na kanał ekipy, my wam dziękujemy. Ze mną był Maciek. Byłem. Agnieszka. Byłam. Tomek. Byłem. No i byłem ja, także dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapkę, komentarz, subskrypcję, wpadajcie na wszystkie SM-ki. Dziękuję moim wspierającym i słyszymy się w następnych odcinkach. Także trzymajcie się, cześć. Wpadajcie do ekipy. Pa. Pa.